Cześć, witam Was w drugiej części naszych trendów. Jeśli chcecie wiedzieć, co jeszcze będzie dominowało we wnętrzach w 2018 roku, zapraszam Was do oglądania. Jeśli jesteście fanami wszystkiego, co postarzane, mam dla Was bardzo dobrą wiadomość. To będzie jeden z najgorętszych trendów w tym roku. Po pierwsze meble. Meble wykonane z drewna z odzysku, z drewna, które nosi ślady użytkowania, z drewna strukturyzowanego, przecieranego. To wszystko będzie bardzo fajnie wyglądało we wnętrzach, będzie bardzo modne, będzie na topie. To samo jeśli chodzi o dodatki. Ja tutaj mam kilka dekoracji od rustykalnych uchwytów. Część z nich już widzieliście, ale jeszcze kilka słów na ich temat. To są dekoracje z drewna, które noszą bardzo wyraźne ślady użytkowania. Nie znaczy to, że one są stare. One są po prostu stylizowane na dekoracje w stylu retro. One wyglądają tak, jakbyście znaleźli je na strychu u babci. One dodają na pewno niepowtarzalnego klimatu. Tutaj też fajnym przykładem jest ten koń na biegunach, również z przecierkami, również postarzany, prezentuje się bardzo ciekawie. Co jeszcze? Również wszystko, co wiąże się z oświetleniem, z wykorzystaniem świec, a więc lampiony, świeczniki. Tutaj jeden z przykładów, metalowy, w kolorze starego złota, przecierany, z popękaną farbą. Jeśli wstawimy tutaj palącą się świecę, będzie dawało to fajny naprawdę klimat. I w nieco innym stylu, bardziej surowym, industrialnym, lampion z metalowej siatki, z przecieraniami, postarzany, również prezentuje się bardzo ciekawie. Jeszcze na koniec powiem tylko kilka słów na temat stołu, przy którym siedzę. To jest stół z kolekcji Country, o niej będzie oczywiście osobny odcinek, bo to jest bardzo ciekawa kolekcja, godna Waszej uwagi. Meble w ciekawym, bardzo nietypowym kolorze, strukturyzowane, wykonane w całości z litego drewna. Bardzo Wam tą kolekcję polecam, ale o niej jeszcze później. Chciałabym Wam pokazać jeszcze jeden bardzo ciekawy trend. To jest ten, który już co prawda jest z nami od jakiegoś czasu, ale widzę, że staje się coraz bardziej popularny i traktowany jest coraz bardziej szeroko. Chodzi mi o połączenie drewna i metalu. Ja dzisiaj chcę pokazać Wam je w dwóch odsłonach. Pierwsza to taka, jak widzicie tutaj, styl bardziej surowy, industrialny, loftowy. Mamy bardzo dużą komodę, wyspę kuchenną, ten mebel może pełnić kilka funkcji. Ona jest wykonana z takiego niemal surowego drewna w połączeniu z bardzo masywnym, wyrazistym metalem. Tam na szufladach widzicie też zastosowano takie techniki rdzewienia, postarzania. To jest mebel duży, który będzie stanowił centralny punkt pomieszczenia. On będzie fajny we wnętrzach domowych, we wnętrzach użytkowych, w knajpach, w restauracjach, w sklepach. Druga odsłona tego trendu, o którym mówię, czyli połączenia drewna i metalu, jest bardziej stonowana i bardziej nowoczesna. Mam na myśli meble, które są wykonane z litego drewna w nowoczesnym, klasycznym stylu. To są proste formy, które mają tylko elementy metalowe, czyli na przykład zawiasy, nogi. Takim przykładem jest kolekcja Strong, która jest utrzymana w dość nowoczesnym, dość prostym stylu, ale to połączenie właśnie z metalem sprawia, że są to meble niebanalne. To są meble, które też troszeczkę łączą ten trend, o którym mówiłam w poprzednim odcinku, czyli trend nawiązania do natury. To jest widoczne w korpusach tych mebli, czyli widać tutaj naturalne drewno w naturalnym kolorze i do tego nogi, uchwyty metalowe, bardziej nowoczesne. Zachęcam Was do bliższego poznania się z tą kolekcją.
Podsumowując, rok 2018 będzie nam obfitował w trendy różnorodne, ale jednak jak widzicie tutaj na prowadzenie wysuwa się ten trend retro, postarzanie, nawiązania do natury, nawiązania do stylu rustykalnego. Plusem tych trendów jest też to, że one tworzą pomieszczenia przytulne, one tworzą pomieszczenia z charakterem, one tworzą po prostu wnętrza z duszą. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zachęcam Was do oglądania naszych pozostałych odcinków. Widzimy się w następnym. Do zobaczenia. Cześć.